Witajcie. Na dzisiaj przygotowałam dla Was wzór. Ja patrząc na ten wzór mówię, jest troszeczkę jesieni, bo mamy te warkoczyki malutkie i troszeczkę wiosny z tym ażurkiem. A więc macie dwie pory roku w jednym wzorze. Wzór w sumie bardzo, bardzo łatwy. Zaraz zobaczycie na szkicu, że nie jest trudny. Mamy tylko te cieniutkie, malutkie, wąziutkie warkoczyki i ten ażurowy wzór. Tak wygląda jego prawa strona, tak wygląda lewa strona. Oczywiście mam znowu szkic do tego wzoru dla Was. Już Wam objaśnię, na początku tego wideo możecie sobie wziąć na stop i ten szkic przerysować, ponieważ tak jak już parę razy mówiłam, ja mam trudności z wysyłaniem wiadomości czy jakichkolwiek zdjęć na Facebooku, na mojej stronie. I dlatego z góry zaznaczam, że nie mogę tego zrobić, ja nawet nie mogę Wam tam odpowiedzieć, nie wiem co się stało, dlatego przerysujcie to sobie na początku. Mamy liczbę oczek podzieloną przez 19 plus 6 oczek dla symetrii plus 2 oczka brzegowe, które nie są zaznaczone. Na wysokość mamy 10 rzędów albo 10 okrążeń. Wszystkie rzędy parzyste przerabiamy tak jak oczka schodzą z drutu. Jeżeli robicie w okrążeniach, to nie macie oczek brzegowych, jak również nie macie tych 6 oczek dla symetrii, macie tylko ten raport, który jest zaznaczony tutaj w tym czerwonym kwadraciku. Na czarno są zaznaczone oczka lewe, na niebiesko oczka prawe. Tu mamy 2 oczka razem ze skłonem na prawo, na żółty, na zielono i na fioletowo mamy 2 oczka razem ze skłonem na lewo, a więc prawy drut pod tylnie ścianki oczek i przeciągnąć włóczkę. Tu mamy malutki warkoczyk. W trakcie robótki, ja będę znowu robiła bez drutu pomocniczego, ale w trakcie dziergania będę Wam mówiła, jeżeli nie potraficie tak dziergać mały warkoczy jak ja, bez drutu pomocniczego, to powiem Wam, co macie z tymi oczkami zrobić, czy z przodu, czy z tyłu położyć. W tym wypadku one są z przodu. Co jeszcze można powiedzieć? Aha, jeżeli zrobicie 10 rząd, czy 10 okrążenie, znowu zaczynacie od pierwszego. To chyba wszystko. Ja z Wami będę robiła dzisiaj jeden raport na wysokość i jeden raport na szerokość. Rozpoczynamy pierwszy rząd. Pierwsze oczko brzegowe zdejmuję, nie przerabiam. Ostatnie oczko brzegowe przerabiam na lewo. Po oczku brzegowym robimy jedno oczko lewe. Następnie mamy 4 prawe. I 4 lewe. Kolejne 2 oczka przerabiamy razem ze skłonem na prawo, a więc wsuwamy prawy drut pod przednie ścianki tych 2 oczek i przeciągamy włóczkę. Oczko, które nam tu powstało, ma skłon w prawą stronę. Kolejne oczko jest oczkiem prawym. Narzut, prawe, narzut, prawe. Kolejne 2 oczka, które są na lewym drucie, przerabiamy razem ze skłonem na lewo, a więc wsuwamy prawy drut pod tylnie ścianki tych oczek, przeciągamy włóczkę i to oczko, które tu powstało z tych 2, ma skłon w lewą stronę. 3 oczka lewe. Po tych 3 oczkach lewych robicie taką ilość raportów, jaka potrzebna jest dla Waszego projektu. Po ostatnim raporcie robicie dla symetrii 1 oczko na lewo, 4 na prawo, 1 lewe i u mnie jest oczko brzegowe na lewo. Odwracacie Waszą robótkę i robicie kolejny, drugi rząd, tak jak oczka schodzą Wam z drutu. Zobaczcie, tam gdzie w pierwszym rzędzie przerabialiście lewe oczko, ono tu schodzi jako prawe, te co robiliście na prawo schodzą jako lewe i tak dalej. Narzuty przerabiacie na lewo, jeżeli robicie w okrążeniach, to narzuty przerabiacie na prawo, wsuwając prawy drut pod przednią ściankę. Rząd trzeci, oczko brzegowe, a po nim mamy 1 oczko lewe. Następnie znowu są 4 oczka prawe. Trzy lewe. Dwa oczka razem ze skłonem na prawo, a więc wsuwamy prawy drut pod przednie ścianki tych 2 oczek. Jedno prawe, narzut,
trzy prawe, narzut, jedno prawe i dwa razem ze skłonem na lewo. Dwa lewe i powtarzacie wasze raporty. Po ostatnim raporcie robicie dla symetrii jedno oczko lewe, cztery prawe i jedno lewe. I na końcu mamy oczko brzegowe, przerabiam je na lewo. Odwracacie robótkę i czwarty rząd robicie tak, jak oczka schodzą wam z drutu. Piąty rząd, oczko brzegowe, a po nim mamy jedno oczko lewe. Następnie robimy już warkoczyk. Albo robicie to razem ze mną bez drutu pomocniczego. Ja wsuwam prawy drut pod cztery ścianki przednie, tych oczek czterech, które są na lewym drucie. Przeciągam je bez przerabiania z lewego na prawy drut. Lewym drutem podbieram te dwa pierwsze oczka, wyciągam prawy drut spod tych czterech oczek i te, które tu wiszą w powietrzu, podbieram prawym drutem i kładę na początek lewego drutu. I teraz te cztery oczka przerobię razem na prawo. Jeżeli wy tego nie umiecie tak zrobić, to bierzecie dwa oczka z lewego drutu, kładziecie je na drucie pomocniczym przed robótką. Kolejne dwa oczka, które są na waszym lewym drucie roboczym, przerabiacie na prawo, a następnie te z drutu pomocniczego również przerabiacie na prawo. Następnie mamy dwa lewe oczka. Dwa oczka razem ze skłonem na prawo, a więc pod przednimi ściankami, przeciągamy włóczkę. Robimy jedno prawe oczko, narzut, pięć prawych. Czwarte i piąte. Jeden narzut, jedno prawe, dwa razem ze skłonem na lewo, jedno lewe. Powtarzacie wasze raporty. Po ostatnim raporcie robicie dla symetrii jedno na lewo i znowu jeden mały warkoczyk, to znaczy bierzecie dwa oczka na drut pomocniczy i kładziecie je przed robótką. Kolejne dwa oczka, które macie na lewym drucie roboczym, przerabiacie pojedynczo na prawo, a następnie te z drutu pomocniczego również przerabiacie na prawo. Ostatnie oczko jest oczkiem lewym i oczko brzegowe, które przerabiam na lewo. Odwracam moją robótkę i robię szósty rząd, tak jak oczka schodzą mi z drutu. Siódmy rząd. Po oczku brzegowym jedno oczko lewe, a następnie mamy cztery oczka, co przerabiamy na prawo. Kolejne oczko jest oczkiem lewym i dwa oczka razem ze skłonem na prawo. Jedno prawe, narzut i siedem prawych. I siódme. Narzut, jedno prawe, dwa razem ze skłonem na lewo i powtarzacie wasze raporty. Po ostatnim raporcie robicie jedno lewe oczko, cztery prawe i jedno lewe. I na końcu oczko brzegowe. To był teraz siódmy rząd, ósmy. Przerabiamy znowu tak, jak nam oczka schodzą z drutu. Dziewiąty, przedostatni nasz rząd. Po oczku brzegowym robimy jedno oczko na lewo. Następnie mamy cztery prawe oczka. Raz, dwa, trzy i cztery. Kolejnych pięć oczek przerabiamy na lewo. Nie sugerujcie się tym, że tu one wam schodzą z drutu. Jako prawe oczka róbcie tak, jak jest na szkicu zaznaczone, a więc przerabiacie cztery oczka, przepraszam, pięć oczek na lewo. Trzy, cztery i pięć. Następnie mamy pięć prawych oczek i piąte i cztery lewe. Powtarzacie wasze raporty. Po ostatnim raporcie robicie dla symetrii jedno oczko na lewo, cztery na prawo
i jedno lewe. Na końcu mamy oczko brzegowe, na lewo przerabiam je. Odwracam robótkę i robimy nasz ostatni, dziesiąty rząd, tak jak oczka schodzą Wam z drutu. I to w sumie wszystko, moi drodzy. Jak widzicie, ten wzór jest naprawdę bardzo ładny. Możecie go wykorzystać na wszystkie Wasze projekty. To jest zawsze dobre, że wzory są i na drutach z żyłką, czy na pięciu drutach, czy na dwóch drutach. Jeżeli takie szkice są, to ja też jestem zawsze szczęśliwa. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko życzyć Wam miłego, słonecznego dnia. Zapraszam już na kolejne moje wideo, które już przygotowuję powoli dla Was. Zostańcie zdrowi. Do usłyszenia. Cześć.